obecnych czasach, gdy nie trzeba się nawet wstydzić tego, że profituje się na sytuacji, która dla wielu jest tragedią, postanowiłem też zrobić jakiś clickbaitowy filmik. Chociaż szczerze myślałem o tym, odkąd napotkałem taką dziwną stronkę internetową. Inform coś tam, ale tego drugiego wyrazu YouTube chyba nie będzie lubił. Stronka oferuje informacje w wielu językach, m.in. polskim po części. Autorzy przedstawiają się jako organizacja tworzona przez ochotników, której celem jest informowanie społeczności międzynarodowej o rozwoju wydarzeń w górach, lasach, dołach. Projekt ten składa się z dziennikarzy, politologów, ekspertów do spraw wojskowości, analityków, osób publicznych i tłumaczy, piszą. Jak na tak wykwalifikowaną drużynę, sporo ich analiz bazuje na zdjęciach z Facebooka i jest wykonanych w stylu znanym jako Macierewicz style. Zanim jeszcze przejdę dalej, chciałem wam powiedzieć coś, co może nie wszyscy wiedzą. Otóż eksport sprzętu tego typu jest sporym źródłem dochodów dla wielu państw. Na sukces w sprzedaży takich gadżetów najbardziej wpływa jeden konkretny atrybut. Jeden, powiedzmy, certyfikat, który stawia taką broń na targach nad innymi. Jaki? Jako przywódca państwa musisz mieć pewność, że to, co kupujesz, będzie też działać tak, jak obiecuje producent. A dowody na to, że działa, sprzęt taki zbiera w realnej walce. Atrybut ten nazywa się Battle Proven. Sprawdzona w walce na polu bitwy. To date, it has racked up more than 280,000 flight hours and destroyed billions of dollars worth of military hardware. It is combat proven, cheap and highly effective. Częściej używa się określenia battle tested. No i jasnym jest, że aby taki certyfikat nieoficjalnie otrzymać, potrzebny jest ten battle. Pamiętacie jeszcze konflikt w Górnym Karabachu między Armenią i Azerbejdżanem, trwający od września do listopada 2020? Kolejny wybuch nierozwiązanego konfliktu o ten region? To właśnie wtedy po raz pierwszy natknąłem się na stronkę Inform coś tam. Gdy wklepiemy tam Karabach, w pole wyszukiwania otrzymamy sporo wyników, w tym trochę o sprzęcie, dronach, sporo o tureckim Bayraktarze. Jak informuje Radio Wolna Europa / Radio Liberty, w tym konflikcie brały również udział izraelskie i rosyjskie drony. Istnieje mnóstwo filmików zachwalających ich efektywność. Zobaczcie, to jest wiadomość z maja 2021. Polska kupi od Turcji drony za 270 milionów typu Bayraktar TB2. Dostawy nastąpią od roku 2024. Można niemal odnieść wrażenie, że nie był to żaden konflikt, tylko prezentacja dla polskiego Ministerstwa Obrony. To nie znaczy oczywiście, że tak było rzeczywiście. Finally, another perhaps more unexpected advantage of a TB2 is its value for money. Each unit costs between 2 and 5 million US dollars, which is relatively cheap for such a deadly system. Zauważcie, że to znane małe państwo na Bliskim Wschodzie eksportuje też sporo broni i też utrzymuje cały czas taki tlący się konflikt. Taki jest świat. Jeden się rodzi po to, żeby konstruować broń, inny, żeby nią handlować, a jeszcze inny, żeby była na nim testowana. Nie bądźmy tymi trzecimi. Oto kilka artykułów ze strony Inform coś tam z 2021 roku. Szczegóły możecie sobie sami doczytać. Rosja planuje przekazać Donbasowi nowe systemy Pancyr S1 w celu polowania na Bayraktary. Ukraina po raz pierwszy użyła drona uderzeniowego Bayraktar TB2 w strefie działań wojennych. Ukraina uzbrojona w Bayraktar TB2 jest lepszym środkiem odstraszającym niż głęboka troska Zachodu. Rosja pozostaje w tyle w technologiach dronów bojowych i próbuje to ukryć za pomocą operacji informacyjnych. Bayraktar TB2, kto nie wie, to taktyczny bezzałogowy system powietrzny średniego pułapu, długiego lotu, zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Wyposażony w system awioniki, umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. Maksymalny czas lotu to 27 godzin, masa startowa 650 kg, prędkość maksymalna 220 km/h. Na
Najważniejszą cechą tego Bayraktara jest w mojej opinii to, że Polacy nie potrafią sami sobie czegoś takiego sklecić. Mimo sukcesów polskich studentów w zakresie pojazdów autonomicznych, czy jak na okoliczności całkiem nieźle wyglądającej polskiej inżynierii lotniczej. Tymczasem Turcy pokazują nam, jak się buduje drony. 7-milionowa Serbia posiada własne transportery kołowe, 11-milionowa Grecja buduje najnowocześniejsze niemieckie łodzie podwodne na wodór, my nie. Wygląda na to, że w obecnym konflikcie wiele kręci się wokół bezzałogowców i EW, EW, Electronic Warfare. Napisz w komentarzu, jak to się wymawia. Prawidłowo. Napisz też, skąd jesteś, żeby wiedział, gdzie tak się wymawia. W tym dokumencie od Foreign Policy Research Institute czytamy, że Rosja uważa walkę elektroniczną za jedną z kluczowych zdolności wojskowych w trwającej konfrontacji z Zachodem. Co by nie było, mam takie wrażenie, że w kontekście walki elektronicznej Rosja znacznie bardziej stawia na obronę niż atak. Możliwe, że Rosjanie biorą na poważnie zagrożenie rojem małych dronów. Na stronie DARPA TV widzimy materiały sprzed 2 lat, które pokazują eksperymenty polowe z tak zwanym Offensive Swarm Enabled Tactics, w skrócie OFSET. Co do takiego? No, na stronie DARPA czytamy, program OFSET przewiduje przyszłe małe jednostki piechoty, wykorzystujące roje składające się z ponad 250 bezzałogowych systemów powietrznych UAS i /lub bezzałogowych systemów naziemnych UGS do wykonywania różnych misji w złożonych środowiskach miejskich. Wykorzystując i łącząc nowe technologie w zakresie autonomii roju i tworzenia zespołów z dronów i ludzi, program ma na celu umożliwienie szybkiego rozwoju i wdrażania przełomowych możliwości. Whatever. Niemcy najwyraźniej też przygotowują się na takie zagrożenia. Firma Rheinmetall na przykład rozwija technologie zwalczające takie roje. Na ekranie widzimy system obrony powietrznej Skynex w wersji montowanej na ciężarówce. Skutecznie zwalczający rój 8 małych dronów za pomocą 35 mm Revolver Gun MK3. Brzmi troszkę jak polska kronika filmowa, ale to jest tekst z opisu pod filmem. Zostańmy jednak na razie przy ruskich i spójrzmy, co to za unikalny rosyjski sprzęt z wyżej wymienionych dziedzin namierzył Inform coś tam w Donbasie. Od razu mówię, że nie są to jakieś spektakularne lasery na Godzillę, a często dosyć zwykłe ciężarówki, tylko z jakimiś fikuśnymi antenkami. Więc spójrzmy najpierw na te, co strzelają na nas. Do zestrzeliwania Bayraktarów Rosjanie używają głównie systemu Panzer S1. W tym artykule z 2015 roku widzimy zdjęcie zrobione zimą przed współczesnym rosyjskim samobieżnym przeciwlotniczym zestawem artyleryjsko-rakietowym krótkiego i średniego zasięgu 96K6 Panzer S1. Nazwa NATO SA-22 Greyhound. W skład systemu wchodzą 2 dwulufowe armaty automatyczne kalibru 30 mm oraz 12 przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Tak na marginesie, Rosjanie mają sporą przewagę technologiczną w dziedzinie rakiet. Ich silniki są tak dobre, że Elon Musk używa ich do swoich. So we have the most advanced rocket engine that's ever been designed. The best rocket engine ever is probably the RD-180 or RD-170. Russian engine, basically. Ja zawsze myślałem, że technologię, która daje przewagę, raczej się ukrywa, a nie eksportuje, ale obecna rzeczywistość jest generalnie trochę dziwna. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo! Niektórzy amerykańscy komentatorzy nazywają Bayraktara jednym z najbardziej śmiercionośnych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Bayraktar TB2 drone. It is one of the most deadly unmanned combat aerial vehicles in the world.
wart od około 2 do 6 milionów dolarów, narobił już u wrogów szkód na wiele miliardów. Ale co sprawia, że jest tak skuteczny? Obserwatorzy oceniają, że lekka kompozytowa budowa, mały ślad na radarze, trudno je odróżnić od dużego ptaka albo stada małych, dodatkowo niska prędkość podróży, około 120 do 150 km na godzinę, powodują, że bajraktary są wyjątkowo trudnym celem do namierzenia. W niemieckiej Wikipedii znalazłem kilka przykładów opartych o konkretne źródła, które pomagają zrozumieć decyzję polskiego rządu o wyborze akurat tureckich dronów. Otóż w wojnie domowej w Libii systemy Pantsir są używane od 2019 roku przez wojska władcy kalifa Haftara. Wspierany przez Turcję rząd zgody narodowej i jego siły zbrojne Libii zniszczyły 15 systemów Pantsir przy użyciu dronów bojowych Bayraktar TB2. Analiza wraków wykazała, że systemy pochodzą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które wspierają siły kalifa Haftara. Na stronie teintel.com czytamy na przykład, że pociski ziemia-powietrze 96K6 Pantsira mają zasięg do 24 km. Dla porównania Bayraktar TB2, po angielsku to nawet fajnie brzmi, Bayraktar TB2, odpowiedzialny za ataki na Haftara, wykorzystuje Smart Micro Munition, MAML. Produkcji Rocket Sun. To też renomowany turecki producent rakiet. Opowiadałem o nim trochę w filmie o potrójnej Katiuszy. MAML może uderzać w cele znajdujące się w odległości do 14 km. Teoretycznie tureckie UCAV z małą głowicą, maksymalnie 22 kg i ograniczonym zasięgiem ostrzału nie są idealne do misji S-Dead. Sprawdziłem dla was, co to znaczy. Suppression Albo Destruction of Enemy Air Defenses, C-Dead. Są to misje do tłumienia i/lub niszczenia wrogiej obrony powietrznej. Turcja prawdopodobnie wykorzystała brak doświadczenia członków załogi pancyrów, którzy są kombinacją rosyjskich najemników od Wagnera i słabo wyszkolonych Libijczyków. Nie wiadomo, czy doradcy wojskowi Emiratów odgrywają aktywną rolę w obsłudze pancyrów, pisze dalej teintel.com. Jako dygresję dodam, że w armiach arabskich każdą porażkę deklaruje się z przyczyn propagandowych jako zwycięstwo, co prowadzi do tego, iż armie te nigdy nie dostrzegają potrzeby ulepszeń swoich taktyk i strategii, a to skutkuje słabym ogólnym poziomem. Mogę sobie więc wyobrazić, że Turcy zniszczyli te pojazdy, zanim zostały w ogóle uruchomione. Ale znalazłem jeszcze jeden interesujący tekst z niemieckiej Wikipedii, który trochę pokazuje, jak wyglądają te obecne konflikty od strony sprzętowej. Posłuchaj, ej. Od 26 listopada 2015 kilka Pantsir S-2 stacjonowało obok systemu przeciwlotniczego S-400 w ramach rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii, mającej na celu samoobronę bazy lotniczej w Latakii, a od 2016 także w Palmyrze. W 2017 roku system miał zestrzelić łącznie 5 bezzałogowych statków powietrznych, 3 izraelskie IAI Heron, 1 Boeing RQ-21A i 1 Bayraktar. Poza tym udało się zestrzelić kilka rakiet typu Grad, które wystrzelono w pobliżu Latakii na rosyjskie lotnisko. Znowu mała dygresja. To jest IAI Super Heron. Na pokazie lotniczym upamiętniającym 40 lat bezzałogowych statków powietrznych w Izraelu. Liczba mieszkańców, przypomnę, 9,2 miliony. W tle czytamy ponad 40 lat dominacji w bezzałogowych systemach powietrznych. 9 milionów może, 40 milionów nie może, tak? Ktoś powinien zacząć się interesować, co się dzieje naprawdę z budżetem na nasze wojsko. Podczas izraelskich nalotów 9 maja 2018 system syryjskich sił zbrojnych Pantsir S-1 został trafiony przez pocisk manewrujący. Według rosyjskich ekspertów nie mogłoby się to wydarzyć, gdyby system był gotowy do walki.
podano dwa możliwe powody. Albo amunicja została zużyta, albo system został wyłączony. Eksperci nie powiedzieli jednak, dlaczego systemy Panzer, znajdujące się w strefie działań wojennych, gdzie w każdej chwili można spodziewać się ataków, nie są gotowe do walki i nie są wyposażone w amunicję. Mimo iż dane pancera wyglądają imponująco, to jego skuteczność wydaje się być w międzynarodowej ocenie wątpliwa. Tu na zdjęciu widzimy nawet jednego pancera przejętego przez jakichś ukraińskich cywili. Bayraktary natomiast cieszą się raczej dobrą renomą, z tego co tak tu widzę. Wydaje mi się widzieć tutaj wyraźny wyścig technologii. Tor był dotychczas skuteczny w około 80%. Nowszy pancer miał skuteczność rzędu 90%, mówią obserwatorzy. Są one raczej zoptymalizowane na przechwytywanie znacznie szybszych obiektów niż Bayraktary. Można powiedzieć, że turecki dron trochę pozamiatał w rejonie i to o dziwo dzięki niskiej prędkości, małym wymiarom i mikroamunicji. This is the way of the future. Poza tym, za pomocą bezzałogowców można wykonywać znacznie bardziej brawurowe i ryzykowne misje. Postaram się zwrócić uwagę na korelację daty zakończenia konfliktu z datą prezentacji ulepszonej wersji pancyra przez Rosjan. Ciekawie prezentuje się jeszcze arktyczna wersja pancyra na bazie transportera Witjaś DT-30, to po rosyjsku chyba rycerz. Jeśli ktoś z Was myśli, że to taki transporter gąsienicowy z przyczepką na gąsienicach dla beki, to się myli. Jest to jeden pojazd przegubowy o dwóch zestawach gąsienic. Pozwala mu to m.in. wjeżdżać na pionowe ściany. Fajny tekst o tej maszynie znalazłem tym razem w angielskiej Wikipedii. To jest jedno zdanie, ale w 6 linijkach. Uwaga, wdech. Połączenie kinematycznej metody skrętu i potężnego silnika wielopaliwowego wraz z hydromechaniczną skrzynią biegów, unikalnym układem gąsienic i zawieszenia z gąsienicami szerokopasmowymi, kołami jezdnymi z gumowymi nakładkami i pionowymi siłownikami hydraulicznymi, które umożliwiają poruszanie się dwóm jednostkom pojazdu pionowo względem siebie, sprawiają, że pojazdy przegubowe mają większe możliwości w zakresie ich zdolności do poruszania się po piasku, luźnej glebie czy śniegu niż jak... jakikolwiek inny typ pojazdu jednoczłonowego. Koniec zdania. Poza tym DT-30 jest amfibią i może operować w górach do 4000 metrów. Jeden DT-30 został zniszczony przez siły ukraińskie w pobliżu Charkowa podczas inwazji w 2022 roku. Pancyr nie jest jednak jednostką Electronic Warfare, tylko obrony przeciwlotniczej, a w sumie o tych pierwszych miał być ten film. Ale spójrzmy na jeszcze jeden system tego typu. Jak pisze Inform coś tam org w Donbasie, zauważono kolejny typ najnowszego rosyjskiego sprzętu wojskowego. System automatycznego dowodzenia i kierowania obrony przeciwlotniczej 9S932 Barnaut, któremu towarzyszą jednostki systemów obrony powietrznej TOR. Barnaut nie jest taki nowy, bo wszedł do służby w 2009 roku, a w Donbasie pojawił się w 2015. Prowadzi on rozpoznanie celów powietrznych i może odbierać informacje z powiązanych systemów wykrywania. Dostarcza danych o trajektorii celów, generuje scenariusz dla jednostek przeciwlotniczych oraz rozprowadza cele na każdym szczeblu dowodzenia. Najczęściej koordynuje on działania kilku jednostek 9K330 TOR. A te są jeszcze starsze, bo z roku 1986. Około 12 marca tego roku w obwodzie charkowskim ukraińscy obrońcy odebrali rosyjskim najeźdźcom moduł kompleksu Barnaut przeznaczony do zapewnienia pracy jednostek obrony przeciwlotniczej. Zdjęcie trofeum zostało opublikowane na Telegramie. Sądząc po materiałach filmowych, przechwycono moduł rozpoznawczy i kontrolny 9S932-1 na podwoziu gąsienicowym. Czemu Rosjanie nie bronili lepiej tak zaawansowanej podobno technologii, która raczej nie porusza się sama? Czy jest to po prostu ten odwieczny ruski ból? Czy stoi za tym jakiś zamysł strategiczno-taktyczny? Nie wiem. System kierowanych rakiet Ziemia-Powietrze 9K330 TOR przeznaczony jest do zwalczania celów na małych i średnich odległościach.
Dzięki nowemu radarowi i wysokiemu stopniowi automatyzacji system jest w stanie zwalczać samoloty, śmigłowce, bezzałogowce, pociski manewrujące, kierowane i bomby. Opracowany w ZSRR na początku lat 80. XX wieku był następcą systemu OSA w kodzie NATO SA-8 Gecko. Nowatorska, jak na czasy powstania konstrukcja, nie miała swojego odpowiednika w arsenałach państw NATO. Jednak wraz z pojawieniem się nowych generacji zachodnich śmigłowców przeciwpancernych, szybujących kierowanych bomb lotniczych i rakiet przeciwradiolokacyjnych, możliwości OS okazały się być niewystarczające. Następca OSY, Thor, dysponuje krótszym czasem reakcji dzięki dalszej automatyzacji. Według polskiej Wikipedii Rosja ma 120 takich zestawów, a Ukraina 100, co może wprowadzać amatorski wywiad w błąd. Myślę również, że te zdjęcia na Facebooku mogą być fabrykowane przez rosyjski kontrwywiad dla dezinformacji, ale nie wiem. W zależności od zainteresowania tym filmem, napiszcie mi, czy ciągnąć to dalej, bo chciałem w sumie opowiedzieć o broni Electronic Warfare, chociaż poza jammingiem, czyli elektronicznym zagłuszaniem, nie robią one nic spektakularnego. Za to jest kilka dosyć ciekawych technologii do zwalczania dronów, ale robiąc research odkryłem jedną, która jest naprawdę warta filmiku. Wygląda zresztą jak laser na Godzillę. Mało tego, muszę jeszcze się doczytać, ale możliwe, że Ruscy posiadają taką technologię, za pomocą której mogą wyłączyć całą elektrykę w obrębie setek kilometrów, na przykład w całej Polsce. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.